pewien problem. To jest święty interes, którego zwiastun widzieliście, który troszeczkę obiecuje co innego niż jest, dlatego że dystrybutor bardzo chce, żeby to było się nazywało komedia, bo film obyczajowy to nie brzmi dobrze. Natomiast jak pójdziecie na to, to zobaczycie, że to taka komedia, to stajcie, jest gorzka opowieść o polskim pogaństwie, o tym, że Polacy tak naprawdę nie bardzo wiedzą, czego chcą, a jeśli chodzi o swoją religijność, to niewiele z niej rozumieją. Chociaż no, w kontekście ostatnich wydarzeń, to ten nasz film to jest właściwie mały pikuś. Jak to robiliśmy, tośmy się tu, pamiętam dyskusję, ekipa Maciek klękają przed deską rozdzielczą. Co ty wyprawiasz? Modlą się przed deską rozdzielczą. No nie trzeba było teraz tam kawałek metalu ze Smoleńska wkleili w Matkę Boską. Czyli to myślenie takie pogańskie jakoś tam nam towarzyszy. Niezależnie od tego, że Uchowaj Boże nie jest to film przeciwko wierze. To jest raczej film o tym, że my nie wiemy jak wierzyć. Co najmniej połowa mieszkańców zawdzięcza tej Warszawie cudowne ozdrowienie. Święty interes zaczepny wobec prostackiego rozumienia wiary. Komedia, ktoś tam ją porównał do takiego bardzo przeze mnie szanowanego filmu, czyli do Jagłę Kadama. Jeśli ktoś z Państwa widział, to jest film duński, to nie jest aż tak dobry film jak Jagłę Kadama, ale biorąc pod uwagę, że scenariusz napisał mój syn z moją synową, to mam powód do dumy, dlatego że powstało to no, chałupniczo, a już tam się zbliża do 180 tysięcy, zdaje się, widzów. Dzisiaj mi mówili, że już jest 160 parę. No a na przykład skądinąd świetny film, który ja bardzo cenię, czyli Rewers ma 70 tysięcy. No także, że tu się czuję wygrany troszeczkę. I szczerze mówiąc, zapraszam na ten film, jeżeli możecie. Albo poczekajcie, aż będzie w telewizji, bo wszystko kiedyś będzie w telewizji. Jak Altman robił ostatnie dni filmu, to w ogóle siedział w przyczepie, patrzył na ekran, a wszystko się działo. Wszystko za niego asystenci robili. Ale normalnie reżyser w Polsce, gdzie to nie jest wielki przemysł, tylko takie doskakiwanie, odskakiwanie, to jest to osoba, która musi dość dużo no, po prostu no, obudzić się o wiązanie. Ja miałem taką przygodę przy pensjonacie podróżą. O 6 rano wsiadłem do samochodu, przyjechałem na plan. 7.30 poznałem wtedy młodą aktorkę, która potem grała w Ogrodzie Luizy, Patrycję Soliman. Chłopca z Krakowa, którzy się nie znali w ogóle. Powiedziałem, pani Patrycja, dzień dobry, bardzo mi miło. Pan Janek, dzień dobry, bardzo mi miło. Otworzyłem scenariusz. Aha, jesteście goli, leżycie w łóżku, kręcimy. O 8.15 prowadzili rozmowę ze sobą jako małżeństwo. Znaczy nie małżeństwo, jako para, które przeżyła. No bo tak kazał producent, taki był scenariusz, takie było. To pamiętam, że ja byłem siwy z nerwów. No bo to głupia sytuacja, a musiałem się opanować i zupełnie spokojnie, że tak powiem, no wyobrażać sobie, mało miejsce tej sceny w scenariuszu, bo kiedyś nakręcimy wcześniej to, że oni się poznają, kiedyś, no i tak dalej, i tak dalej. Prawda, co ludzie mówią? A co mówią? No, że to cud. Chcemy z żoną zobaczyć samochód. Mógłbyś popilnować, żeby nikt nie wchodził? Na pewno ktoś, kto chce się zajmować czy aktorstwem, czy reżyserią, widzę tu też osoby młode, które mogą zadać takie pytanie, musi się liczyć z tym, że troszeczkę jest to przygoda, w której szczęście się liczy. Na pewno bardzo dużo szczęśliwych przypadków, bo wielu moich wspaniałych kolegów z jakiegoś powodu, na jakimś etapie odpadło. Bardzo dużo na przykład osób z mojego pokolenia w pewnym momencie odpadło przez to, że wpadło w alkoholizm. Ja pamiętam, ja nie piję w ogóle, ale nie piję, bo poszedłem jako asystent w wieku tam 27 czy ilu lat, jak byłem na studiach, byłem
tygodnie na planie czterech pancernych i psa. Tam czołgi, psy i ludzie wszyscy byli równo pijani. Ja się zorientowałem, że jak zacznę, to nie przestanę. W związku z tym po prostu uparłem się, zacząłem mówić, że nie, w ogóle nie piję, szkodzi mi, nie ma tego. No i w ten sposób przeżyłem w zawodzie, co nie jest łatwe, ale za to przeżyłem dłużej, bo już nie chcę mówić o tamtych ludziach z tamtej ekipy, których strasznie dużo osób nie ma, albo którzy zapłacili bardzo dużą cenę, wychodząc z tej choroby. Co się będzie działo, jak się ludzie dowiedzą, że wynajmujemy święte auto, dycha za godzinę? Co jest? Efekt obcości, najprościej mówiąc, jakby ktoś nie wiedział, polega na tym, że się patrzy na świat i chce się zobaczyć go tak, jakby się go nigdy więcej nie widział, przedtem nie widział. To jest ciekawe, bo to jest trudne do osiągnięcia w teatrze, a bardzo, że tak powiem, działa. Jak się taki moment zdarzy, że jesteśmy w teatrze i sobie pomyślimy, ojej, widzę coś po raz pierwszy, prawda? No, jest jakieś napięcie, jakiś konflikt między wiedzą, między tym, do czego doszliśmy jako ludzie no, światli, a tym, jak bardzo często wiarę rozumiemy prymitywnie. Wielki, niezwykle wykształcony matematyk, ksiądz Heller, jest osobą wierzącą, chociaż nie sądzę, żeby wyobrażał sobie Pana Boga jako osobę z brodą, która siedzi na chmurze i ma wszystkim za złe. Ojciec zostawił nam samochód i chcieliśmy sprawdzić, czy ten samochód nie należał poprzednio do... Do? Po prostu do Ojca Świętego. Przyszedł do mnie wspaniały polski producent, ten, który wyprodukował film Potop, Wilhelm Holender. On przeżył Oświęcim. I mówi, Maciek, zrób o tym, że miałem taki moment w życiu. Podszedłem do lekarza w kolejce do gazu i powiedziałem, jestem młody, chcę żyć. I ten lekarz wziął kartkę i przełożył z prawej na lewą. I żyje. Ja mówię, no Billy, ale to jest tylko jedna historia, to się, albo trzeba by robić fabułę, a na to nie mamy pieniędzy, albo dostać mi innych ludzi, którzy przeżyli taki moment, że żyli i nagle się okazało, że albo żyją, albo umierają. I coś zadecydowało, że żyją. I Wilhelm, który znał tych ludzi z obozów, z czasów okupacji, przyprowadził takich ludzi. Szajna, Józef Wielki, polski plastyk i człowiek teatru, stał pod murem do rozstrzelania, zadzwonił telefon. Oficer, który wydał rozkaz, poszedł do tego telefonu, nie wrócił. Żołnierze, którzy mieli ich rozstrzelać, rozeszli się. To oni się też rozeszli, ich nie rozstrzelali. Wanda Jakubowska, reżyserka, na pytanie, kto umie fotografować w Oświęcimiu, podniosła rękę. W związku z tym 4 lata spędziła w Oświęcimiu na fotografowaniu dla gestapowca kwiatków i roślinek, bo on florę i faunę fotografował. No i wracam do księdza Tischnera. I właśnie zadałem pytanie trzem osobom wtedy przy tym filmie dokumentalnym, jak to jest, co to decyduje. No więc agnostyk, jeśli nie ateista, Stanisław Lem powiedział, decyduje przypadek. Ludzie jak ziarnka piasku na wietrze, wieje w prawo, wieje w lewo. Jeden jest, drugiego nie ma. Leci ci poganin Andrzej Szczypiorski, znany pisarz z dziwnym życiorysem, który też przeżył swoje nieszczęście rozmaite. Mówi, no to jest przeznaczenie. Gdzieś w górze jest jakieś fatum, które kieruje naszym losem. A ksiądz Józef Tischner mówi, no łaska boska. I szczerze mówiąc, ja do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, które z tych pytań jest prawdziwe. To jest na cały świat, rozumiesz? Leku, to jest na cały świat! No i co teraz będzie?